Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann. Powieści fantastyczne Tłumaczenie Antoni Lange Don Juan Z dziennika podróżującego entuzjasty Dźwięczny, a mocny głos wołający Widowisko się zaczyna Zbudził mnie ze słodkiego snu, w jakim byłem pogrążony Basy brzęczą, jedne przez drugie Uderzenie bębna, huk trąby, jasne a wydobyte z obojów, preludium skrzypcowe. Oczy sobie przecieram. Czy diabeł drwi sobie ze mnie? Nie. Jestem w pokoju hotelu, dokąd przybyłem pod wieczór, znużony i zmęczony. W pobliżu mam sznurek dzwonka. Ciągnę, zjawia się posługacz. W imię Boga. Cóż to za pomieszana muzyka, co tu dzwoni koło mnie? Czy tu koncert odbywa się w domu? Ekscelencja, piłem przy obiedzie szampana. Nie wie być może, że ten hotel styka się z teatrem. Te drzwi tapetą osłonięte otwierają się na korytarzyk prowadzący do numeru dwadzieścia trzy. Loży Cudzoziemców. Jak to? Teatr. Loża Cudzoziemców. Tak jest. Mała loża na dwie lub trzy osoby najwyżej to dla gości bardzo dostojnych. Ma okno ze sztachetą, obicie zielone i mieści się w pobliżu sceny. Czy wasza ekscelencja nie raczyłaby? Dają dziś Don Juana, sławnego Mozarta. Miejsce kosztuje półtora skuda. Umieścimy w rachunku. Ostatnie słowa mówił otwierając drzwi loży, gdyż, usłyszawszy to imię, don Żuan, szybko rzuciłem się w korytarz. Sala była obszerna, ozdobiona ze smakiem i dobrze oświetlona. Loże i parter pełne słuchaczy. Pierwsze akordy orkiestry dały mi wyborne pojęcie o orkiestrze, i jeżeli śpiewacy jej dorównają, to będę się rozkoszował należycie arcydziełem wielkiego mistrza. W andante zgroza straszliwego podziemnego Reno Alpianto przepełniła mi ducha dreszczem przerażenia. Radosna fanfara, siódmego taktu Allegra, zabrzmiała jak oszałamiający wykrzyknik zbrodni. Zdawało mi się, że wychodzą z mroku duchy ogniste o płomiennych szponach. Potem ludzie, co tańczą, jak opętani nad brzegiem przepaści. Walka natury ludzkiej z nieznanymi potęgami, co dążą ku jej unicestwieniu, ukazała się memu duchowi. Na koniec burza cichnie, zasłona się podnosi. Drżąc z zimna w swoim płaszczu, ze smutną twarzą, zbliża się Leporello po środku nocy, przed pawilonem i szepce: No. Te giorno faticar, a więc po włosku tu w Niemczech, po włosku ach che piacere. Usłyszę więc wszystkie recytatywy, jakie wielki mistrz zrozumiał i nam pozostawił. Don Żuan wchodzi na scenę, a za nim dona Anna, trzymając winowajce za płaszcz. Co za widok, mogłaby być większą. Smuklejszą, bardziej majestatyczną w ruchu. Ale co za głowa, oczy, z których wybłyska niby snop iskier elektrycznych, niby ogień grecki, którego nic nie zdoła ugasić: gniew, miłość, nienawiść, rozpacz. Warkocze włosów czarnych snują się po szyi. Biała suknia osłania i zdradza jednocześnie wdzięki, których nigdy się nie ogląda bez niebezpieczeństwa. Serce jej, poruszone działaniem okrutnym, uderza gwałtownie. A teraz co za głos? Non sperar, senon mucidini. Wśród wrzawy instrumentów głos jej wybucha jak błyskawica. Na próżno don Żuan chce się wyzwolić. Czyż rzeczywiście chce? Czemuż nie odpycha tej słabej kobiety swoją mocną ręką? Czemu nie uchodzi? Czyż zbrodnia odebrała mu siłę, albo może walka miłości i nienawiści pozbawiła go mocy postanowienia? Stary ojciec życiem zapłacił za swe szaleństwo, że chciał po ciemku walczyć z tym strasznym nieprzyjacielem. Don Juan i Leporello występują naprzód. I tu na pierwszym planie sceny rozmawiają. Don Żuan odrzuca płaszcz i ukazuje się we wspaniałym kostiumie z aksamitu haftowanego srebrem. Szlachetną ma postawę, męskie oblicze, oczy przenikające, wargi miękko zarysowane. Ruch brwi nadaje chwilami jego fizjonomii wyraz diabelski, budzący mimowolną trwogę, choć nie narusza piękności jego rysów. Rzekłbyś, wywierać musi czarodziejskie, złowrogie zachwycenie, tak, że kobiety, na które patrzy, nie mogą się od niego oddalić i muszą ulec tej sile tajemniczej, co je prowadzi ku przepaści. Długi i chudy, przybrany suknią w pasy białe i czerwone i małym płaszczem czerwonym w kapeluszu białym z czerwonym piórem na głowie, Leporello krąży koła swego pana. W twarzy jego widać osobliwą mieszaninę poczciwości, podstępu, ironii i zuchwalstwa. Znać, że ten stary łotr godzien być usłużnym pokojowcem Don Juana. Szczęśliwie uszli, przeskoczywszy mury, pochodnie. Ukazuje się Dona Anna i Don Octavio, ten ostatni mały człowieczek Wystrojony, wycackany, lalkowaty najwyżej dwadzieścia jeden lat liczący. I jako narzeczony Anny mieszkał zapewne w jej domu, aby mógł być tak szybko wezwany. Na pierwszą usłyszaną wrzawę mógł był pośpieszyć i może ojca uratować. Ale musiał przedtem przystroić się i w odpowiedniej wystąpić to Alecie, a zresztą nie lubi zapędzać się w ciemności. Makual mai sofré, odei spettacolo funesto agli occimiei. W rozdzierających tonach tego okropnego duetu i recytatywu jest więcej niż rozpacz. Nie tylko zamach don Juana, nie tylko śmierć starca mogą wywołać takie akcenty. Raczej jakaś walka wewnętrzna, walka przerażająca. Wysoka i szczupła dona Elvira, która jeszcze ma na twarzy ślady nadzwyczajnej piękności, ale piękności nieco zwiędłej, skarży się na przewrotnego don Juana, a złośliwy leporello bardzo słusznie zaznacza, że ona mówi jakby z książki Parla Come un Libro Stampato. W tej chwili zdawało mi się, że usłyszałem kogoś poza sobą. Z łatwością można było otworzyć drzwi w głębi i wślizgnąć się do Loży. Było to dla mnie przykre odkrycie. Czułem się tak szczęśliwy, będąc w Loży sam jeden, rozkoszując się bez podziału arcyoperą Mozarta, oddając się w całości swoim wrażeniom. Jedno słowo, wulgarne słowo rozproszyłoby boleśnie cały mój entuzjazm poetyczny i muzyczny, jakiego doznawałem. Postanowiłem nie zwracać najmniejszej uwagi na mego sąsiada, unikać wszelkiego słowa, wszelkiego spojrzenia i pogrążyć się w czarach tego przedstawienia. Wsparłszy głowę na dłoni, tyłem odwrócony do przybysza, spoglądałem dalej. Sztuka się rozwijała w pełnym ansamblu. Mała Zerlina, figlarna i rozkochana, pocieszała czarownymi pieśniami biednego, naiwnego Mazeta. Don Juan wypowiedział pomieszanie swej duszy oraz pogardę, jaką czuł dla bliźnich, którzy byli dla niego jedynie przedmiotem jego przyjemności i żywo akcentował tę dziką melodię. Fin chandalvino. Gra mięśni była żwawsza. Ukazały się maski. Ich trio była to modlitwa w akordach unosząca się ku niebu. Po czym oto głąb teatru się otwiera, radość rozbrzmiewa, kielichy dzwonią jedne o drugie. Wieśniacy i zamaskowani różnego rodzaju krążą wesoło, ściągnięci festynem Don Juana. Po czym trzej zamaskowani, którzy zaprzysięgli zemstę, zbliżają się powoli. Wszystko przybiera charakter uroczysty, aż zaczynają się tańce. Zerlina jest ocalona a Don żuan idzie śmiało z mieczem obnażonym przeciw wrogom. Wytrąca miecz z ręki swego rywala i przebija sobie drogę poprzez tłum przerażony i bezładny. Kilkakrotnie już czułem poza sobą czysty i gorący oddech. Słyszałem z dasie szelest sukni jedwabnej. Sądziłem, że jest tu jakaś kobieta. Ale cały pogrążony w świecie poetyckim nie chciałem żadnych roztargnień. Gdy zasłona opadła, obróciłem się ku mojej sąsiadce. Nie, żadne słowo nie wypowie mego zdumienia. Ujrzałem Donę Annę. Odzianą tak, jak właśnie widziałem ją na scenie. Spoglądała na mnie wzrokiem płomiennym i pełnym wyrazu. Oniemiałem, patrząc na nią, a na twarzy jej błądził lekki, ironiczny uśmiech, w którym, rzekłbyś, odbijała się moja głupia fizjonomia. Czułem konieczność przemówienia paru słów, ale zdziwienie, albo lepiej mówiąc przestrach, paraliżował mi język. Wreszcie niejako mimowoli szepnąłem. Pani tu? Czy to możliwe? Odpowiedziała mi najczystszym językiem toskańskim, tak, że gdybym nie mówił po włosku, to nie mogłaby rozmawiać ze mną, gdyż jedynie ten język rozumiała. Słowa jej brzmiały jak śpiew harmonijny. Spojrzenia jej były coraz wymowniejsze, a błyskawica, lśniąca spoza jej długich rzęs, zapaliła w mym sercu nagły ogień i wywołała żywsze bicie wszystkich moich żył. Była to niewątpliwie Dona Anna we własnej osobie. Nie uderzała mnie zupełnie kwestia, jakim sposobem mogła ona być jednocześnie na scenie i w mojej loży. Podobnie jak szczęśliwe marzenie łączy największe niemożliwości i jak gorąca wiara unosi się do krain nadprzyrodzonych i panuje nad codziennymi zdarzeniami życia. Tak właśnie wobec tej kobiety znajdowałem się w stanie półlunatycznym, iż gdybym ją w tej samej chwili zobaczył na scenie, nie byłbym tym wcale zdziwiony. Jakże opowiedzieć moją rozmowę z Doną Anną? Gdybym chciał ją wyłożyć, to każde słowo zdawałoby mi się bladym i zimnym, a każde zdanie zbyt brutalnym dla wyrażenia wdzięku i lekkości narzecza toskańskiego. Gdy mówiła mi o swej roli i o Don Juanie, zdawało mi się, że genialność tego arcydzieła objawia mi się po raz pierwszy i że po raz pierwszy przeniknąłem do cudownych dziedzin jakiegoś obcego świata. Mówiła mi, że muzyka jest całym jej życiem i że nieraz śpiewając, Czuła w sobie przebudzenie jakichś wzruszeń nieznanych, których żadne słowo nie byłoby w stanie odmalować. Tak! zawołała głosem pełnym entuzjazmu i z okiem pełnym błyskawic. Rozumiem wtedy wszystko, ale wszystko jest zimne i bezduszne dokoła mnie. I gdy mi biją oklaski za jakąś trudną ruladę. Zdaje mi się, że ręce żelazne ściskają mi gorejące serce. Ale ty, ty mnie rozumiesz, bo ja wiem, że przed Tobą otwarte jest owo królestwo cudowne, ów świat romantyczny, gdzie dzwonią czarodziejskie harmonie. Jak to, zachwycająca kobieto, ty mnie znasz? Zaczęła mówić o jednej z moich oper i wymieniła moje nazwisko. Dał się słyszeć dzwonek teatralny. Bladość nagła pokryła twarz dony Anny. Położyła rękę na sercu, jakby odczuła ból niespodziany i osłabionym głosem szeptała. Nieszczęsna Anno, oto chwila najokropniejsza. Rzekłszy te słowa, zniknęła. Pierwszy akt mnie zachwycił, ale po tym dziwnym zjawieniu. Muzyka wywarła na mnie wpływ niewypowiedziany. Było to niby długo oczekiwane urzeczywistnienie moich najpiękniejszych marzeń, jakby wszystkie przeczucia mojej duszy otworzyły się w harmonijnych akordach. W scenie Dony Anny czułem się niemal uniesiony w gorącą atmosferę rozkoszy. Oczy zamknąłem mimowoli i czułem na ustach wrażenie płomiennego pocałunku ale pocałunek był szybki i leciuchny, jak dźwięk melodyjny. Słyszę, jak brzmi wesoło bezładny finał. Giala mensa e preparata. Don Juan, siedząc pomiędzy dwojgiem dziewcząt, zaleca się już do jednej, już do drugiej i żwawo wyciąga pękające korki z butelek, by wyzwolić duchy ogniste zamknięte w krysztale. Było to w ciasnym pokoju, w którego głębi, poprzez wielkie okno gotyckie, dostrzegałeś cienie nocy. Gdy Elwira przypominała niewiernemu wszystkie jego przysięgi, naraz zalśniła krwawa błyskawica i słychać było głuche ryczenie, zapowiadające burzę, co lada chwila ma wybuchnąć. Wreszcie pukają do drzwi gwałtownie. Elwira i dziewczęta uciekają i wśród przeraźliwej symfonii duchów podziemnych kolos marmurowy zbliża się i staje oko w oko z Don Żuanem, który przy nim wygląda wprost niby karzeł. Ziemia drży pod stopami olbrzyma. Wśród huku burzy, wśród błysku piorunów i krzyku demonów Don Żuan wymawia swe straszliwe imię. Godzina fatalna uderzyła. Posąg znika. Gęsta para zalewa salę. Z tej pary wychodzą straszliwe postaci. Widać tylko od czasu do czasu, jak Don Żuan walczy z szatanami. Naraz słychać huk wybuchu. Don Żuan oraz duchy piekielne znikły nie wiadomo jak. Leporello bez przytomności leży w kącie sali. Jakże miło wówczas widzieć inne osoby szukające na próżno Don Juana. Zdaje się, że ci ludzie ocaleli od pościgu straszliwej sfory demonów. Dona Anna znów się ukazała, ale jakże zmieniona. Śmiertelna bladość pokrywa jej twarz. Oczy zagasły, głos jej drży, nierówny z trwogi i wzruszenia. Ale tym bardziej zachwycający był efekt jej małego duetu z miłym narzeczonym, który chce natychmiast odprawić gody weselne, szczęśliwy, że został wyzwolony od groźnego obowiązku zemsty. Chór doskonale zakończył dzieło. Pobiegłem, by ukryć w swym pokoju zachwyt i uniesienie wywołane sztuką. Służący wezwał mnie na kolację. Poszedłem za nim machinalnie. Towarzystwo było liczne, a przedstawienie don Juana zajmowało wszystkich. Wszyscy jednogłośnie chwalili śpiew Włochów oraz ich umiejętność gry. Ale kilka drobnych uwag, rzuconych tu i ówdzie ze złośliwą miną, dowiodły mi, że nikt nie zrozumiał i nie podejrzewał głębokiej treści tego arcydzieła operowego. Don Oktawio podobał się bardzo, dona Anna. Zdawała się nieco zbyt namiętną. Należało, mówił jeden z gości, umieć się miarkować na scenie i nie wyrażać wzruszeń zbyt gwałtownie. Czyniąc tę uwagę, krytyk wciągnął w nos niuch tabaki i z miną inteligentną i zadowoloną spojrzał na swego sąsiada, który oświadczył, że zresztą Włoszka była śliczną kobietą, tylko bardzo niedbałą co do toalety, gdyż w czasie najważniejszej sceny. Pukiel włosów osunął się jej na twarz. Inny zaczął po cichu nucić finszandal a pewna dama twierdziła, że don Żuan sam nie był zadowalający. Zdawał się jej zbyt ponury i nie umiał nadać sobie miny lekkiej i filuternej. Zresztą chwalono bardzo wybuch ostateczny. Znużony tą gadaniną uciekłem do swego pokoju. W Loży Cudzoziemców numer 23. Ciasno mi tu było i niesłychanie gorąco. O północy zdało mi się, jakby ktoś poza drzwiczkami z obiciem wymawiał moje imię. Któż mi przeszkadza, mówiłem, raz jeszcze odwiedzić miejsce, w którym mi się zdarzyła ta szczególna przygoda. Może zobaczę raz jeszcze te, co zajmuje moje myśli. Łatwo mi zanieść tam stolik, dwa świeczniki, przyrząd do pisania. Posługacz przyniósł mi zażądany przeze mnie pącz. Znajduje pokój pusty, drzwi tajne otwarte. Idzie za mną do loży i rzuca na mnie dwuznaczne spojrzenie. Milcząco daje mu znak. Chłopiec stawia pącz na stole i oddala się, patrząc jeszcze na mnie z zapytaniem na ustach. Opieram się o brzeg loży i oglądam tę pustą salę, której architektura, oświetlona bardzo słabo światłem moich dwóch pochodni, odbija się w dziwacznych refleksach i fantastycznych cieniach. Wiatr porusza zasłonę na scenie. O, gdyby się podniosła, mówię do siebie, gdyby mi dona Anna ukazała się raz jeszcze w straszliwym wzburzeniu! Dono Anno! Krzyk mój przepada w zagłębiach sali, ale budzi instrumenty w orkiestrze. Niewyraźny dźwięk z nich wybiega. Zdaje mi się, że słyszę to drogie imię wyszeptane w mroku. Nie mogę się obronić jakiejś tajemniczej trwodze, ale wywiera ona na mnie bardzo miłe wrażenie. Opanowuje się w końcu i oto, drogi Teodorze, Skłonny jestem wykazać ci przynajmniej to, co przypuszczam, że ujmuje w arcydziele Mistrza i jego głębokiej koncepcji. Tylko poeta rozumie poetę. Tylko dusza idealna przenika idealną naturę. Duch poetycki, który poświęcony został w świątyni, sam tylko zrozumie tony entuzjazmu. Jeżeli rozważać będziemy poemat o Donżuanie, nie szukając w nim głębszego znaczenia, jeżeli baczymy tylko na romans, będący jego motywem, to zaledwie można pojąć, jak Mozart mógł wymarzyć i skomponować podobną muzykę. Hulaka, który nadmiernie lubi wino i dziewczęta, który umyślnie zaprasza do swego stołu kamienny posąg starca. Zabitego przez siebie w obronie własnego życia, istotnie nie ma w tym nic bardzo poetycznego. I szczerze mówiąc, taki człowiek wcale nie zasługuje na to, żeby potęgi piekielne trudziły się i szukały go w czasie pijaństwa. Nie zasługuje na to, aby posąg kamienny nabrał życia i ruchu, aby zszedł z konia i wzywał grzesznika do pokuty i aby diabeł spędzał swoje najlepsze sługi. Dla przeniesienia go na tamten świat. Możesz mi wierzyć, Teodorze, natura traktowała don Juana jako jedno ze swych dzieci uprzywilejowanych. Dała mu wszystko, co podnosi człowieka ponad tłum, ponad trudy, ponad bezmyślne obliczenia i postawiła go w pobliżu esencji bożej. Przeznaczyła go do zwycięstw i panowania. Dała mu postawę silną i majestatyczną. Twarz ożywiła mu iskrą niebieskiego ognia. Dała mu duszę głęboką, inteligencję żywą i sprężystą. Ale jest to jeden z wyników grzechu pierworodnego, że szatan zachowuje moc łudzenia człowieka za pomocą wysiłków, jakie ten czyni, by osiągnąć nieskończoność. By mu zastawić fatalne zasadzki w samym jego poczuciu swej natury boskiej. Ta walka pierwiastka niebieskiego i pierwiastka boskiego budzi namiętność ziemską, i właśnie zwycięstwo w tej walce prowadzi do życia nadprzyrodzonego. Organizacja fizyczna i moralna Don Juana rozpaliła jego ambicje, a rządza nienasycona. Wywołana żarem jego krwi popchnęła go ku poszukiwaniu wszelkich rozkoszy przemijających, w których na próżno oczekiwał całkowitego zaspokojenia. Nic na świecie nie doprowadza człowieka do takiej egzaltacji, jak miłość. Miłość to przez tajemniczy a potężny wpływ oświeca i wzburza pierwiastki naszej natury. Czyż może to dziwić, że Don Juan roił sobie, że mógłby za pomocą miłości zaspokoić poruszające nim pożądania i że diabeł użył tego środka, by go pociągnąć w swe sieci? On to Don Juanowi podsunął myśl, że przez miłość, przez rozkosz pocałunków kobiecych znajdzie człowiek tu na ziemi urzeczywistnienie obietnic niebieskich, jakie nosimy w swej duszy. I osiągnie cel tej tęsknoty nieskończonej, co łączy nas bezpośrednio z krainami wyższymi. Nieustannie przelatując od piękności do piękności, rozkoszując się ich czarem, aż do upojenia i do przesytu, sądząc się zawsze omylonym w swym wyborze i zawsze spodziewając się, że dosięgnie ideału szczęścia, Don Juan, w końcu musiał się czuć znużony. Życiem rzeczywistym, a ponieważ gardził ludźmi, rozgniewał się wreszcie przeciw wszystkim tym widziadłom, które wywoływał, a których stał się w końcu pustą igraszką. Każda kobieta, jaką posiadał, nie była już dla niego przedmiotem rozkoszy zmysłowej, ale bezwzględną obelgą dla natury ludzkiej i dla jej stwórcy. Gorzka pogarda zwyczajnych sposobów rozumienia życia, ponad które czuł się wyniesiony, szyderstwo, jakie budziło w nim szczęście w pojmowaniu mieszczańskim, doprowadziły go do tego, że stworzył sobie okrutną zabawę kosztem słodkich, auzawych stworzeń i że zabierał sobie bez litości wszystko, z czego szydził. Za każdym razem, gdy łamał przemocą szczęście dwojga kochanków, odnosił wielki triumf nad tą potęgą nieprzyjazną, co go unosiła poza ciasne granice życia zwykłego, nad naturą i jej stworzycielem. Chciał dalej jeszcze się przedrzeć poza te granice i tym razem musiał runąć w otchłań. Porwanie Dony Anny w okolicznościach, które się z nim wiązały, było najwyższą próbą jaką podjął. Dona Anna, dzięki najświetniejszym darom swej natury, stoi jako przeciwieństwo wobec Don Juana. Jak Don Juan jest pierwotnie człowiekiem piękności i siły cudownej, tak Dona Anna jest kobietą boską, której czysta dusza wymyka się spod potęgi diabła. Demony mogły dotknąć jedynie jego życia ziemskiego, i gdy jego zagłada jest już dokonana, zemsta niebios ma się dopełnić. Don Żuan szyderczo wzywa na swą wesołą ucztę starca, którego zamordował, i starzec nie gardzi wezwaniem. Przybywa do niego z świata, przypominając mu obowiązek pokuty, ale już serce Don Juana jest tak zatracone, że błogosławieństwo niebios nie może mu dać promienia nadziei ani uczucia lepszego żywota. Jak ci już mówiłem, dona Anna postawiona jest jako przeciwieństwo wobec don Juana. Przeznaczeniem jej było otworzyć oczy don Juana, aby poznał potęgę natury boskiej i wyrwać go z rozpaczy bezowocnych wysiłków. Ujrzał ją za późno. Ujrzał ją w godzinie zbrodni. I ma tylko jedną wobec niej diabelską myśl jej zguby. Lecz i ona się załamuje. Kiedy on się zjawił, zbrodnia zostaje dokonana. Anna odczuła w sercu ogień zmysłowości. Żary piekła i wszelki opór był dla niej niemożliwy. Don Żuan sam mógł w niej obudzić ten szał rozkoszy, z jakim ona rzuca się w jego objęcia, i ulega zasadzkom demonów. Gdy zaś on odchodzi, ona odczuwa wszystkie zgryzoty swego upadku: śmierć ojca zabitego przez don Juana, związek jej z zimnym i pospolitym don Oktawiem, którego sądziła, że kocha, ogień namiętności, co ją pożera, potem wybuch gwałtowny nienawiści. Wszystko to się łączy ku jej udręczeniu. Rozumie ona, że tylko strata don Juana może jej dać jakiś spokój. Ale dla niej ten spokój to będzie śmierć. Pobudza wciąż swego niezdarnego narzeczonego do zemsty. Sama ściga niewiernego, a gdy widzi, że go uniosły moce piekielne, nabiera nieco spokoju. Nie może tylko ustąpić niecierpliwemu pożądaniu swego małżonka, mówi mu, Lascia o caro un ano ancora, allo sfogo del Coromio. Nie przeżyję tego roku. Nigdy Don Octavio nie przyciśnie do łona tej, którą pobożna myśl wybawiła ze szponów szatana. Ach, jak żywo czułem w głębi duszy wszystkie wzruszenia, płynące z rozdzierających akordów pierwszego recytatywu i z opowieści o nocnej napaści. Nawet scena Dony Anny w drugim akcie, Krudele, która powierzchownie sądząc, dotyczy jeno Oktawia, przedstawia w tajemniczych akordach, w cudownych wybuchach całe wstrząśnienie jej duszy. Co za myśl porywająca w tych słowach, które napisał poeta, może sam nie rozumiejąc ich wagi. Forse un giorno ancora sentira pietà di me. Bije godzina druga po północy. Jakiś podmuch elektryczny ślizga się po mnie. Czuję zapach perfum włoskich, które mi wczoraj kazały rozpoznać obecność mojej sąsiadki. Doznaję uczucia szczęśliwości, którą mógłbym wyrazić tylko za pomocą dźwięków harmonijnych. Wiatr mocniej szumi w sali. Struny fortepianu w orkiestrze szemrzą. Boże, zdaje mi się że słyszę głos Anny, unoszony na skrzydłach jakiejś orkiestry powietrznej. Zdaje mi się, że słyszę Non mi dir, bel idol mio. Otwórz się, kraino daleka i nieznana, królestwo dusz, raju świetlany, gdzie boleść niebiańska, a niewymowna, niby radość nieskończona, spełnia oczarowanym sercom wszystkie obietnice tego świata. Pozwól mi wejść w kolisko twoich podniosłych zjawień. Oby sny, które człowiekowi posyłasz, już to jako przedmioty zgrozy, już to jako gońców pokoju, obyż te sny poprowadziły mego ducha ku regionom eterycznym, gdy sen ciało me trzyma na uwięzi łańcuchów z ołowiu. Na zajutrz rozmowa przy stole. Człowiek rozsądny, uderzając w wieko swej tabakiery. Szkoda jednak, że teraz już długo nie usłyszymy opery dobrze wykonanej. Płynie to z tej fatalnej przesady. Człowiek otwarzy mu lata. Tak tak, mówiłem to nieraz. Rola Dony Anny zbyt żywo ją wczoraj przejmowała, była niby opętana. Przez cały antrakt leżała bez przytomności. A w scenie drugiego aktu miała atak nerwowy, jego mość bez znaczenia. — Ach, co pan mówi? — człowiek otwarzy mu lata. — Ależ tak, atak nerwowy, i nie można jej było wynieść z teatru. Ja, na łaskę nieba, sądzę, że te ataki nie są niebezpieczne, toć usłyszymy znów signore. człowiek rozsądny, zażywając tabakę. Trudno to będzie, gdyż signora umarła tej nocy, ściśle o godzinie drugiej.